Powiedz mi, kogo winisz za to? Tak. Że twoja kariera się nie rozwinęła. Siebie. Kogo mogę winić? Mogę winić tylko siebie. Mogłam być gdzieś lepsza, mogłam być bardziej gdzieś więcej może jeszcze pokory. Może powinnam być lepsza, więcej uśmiechać się do ludzi. Może nie powinnam się zakochiwać. No, może... Tak, bo po prostu gdzieś tam miałam zupełnie inne spojrzenie na świat. Człowiek zakochany też inaczej patrzy. Ja zupełnie, wiesz, mogę mieć tylko pretensje do siebie, że pewnych rzeczy nie zrobiłam tak, jak powinnam zrobić na dany moment. Ale wiesz, człowiek ambitny i człowiek optymista, on zawsze myśli, że jeszcze jest w stanie się jakoś wybronić. Wiesz, dlatego poszłam do Voice of Poland, tu się przyznam. I tutaj ukłony w stronę pana Rinkę. Bo tak naprawdę ja poszłam do tego Voice of Poland, muszę to powiedzieć na głos, żeby trochę dać coś od siebie w produkcji Rockstar, bo nie liczyłam na to, że przejdę dalej, ale chciałam dać coś z siebie, że jeszcze wydobyłam z siebie ten głos, lepszy, gorszy, ale że jestem, że dalej jestem i że się do czegoś nadaję, więc... Z tego miejsca chciałam przeprosić pana Rinkę Rojensa za to, że wtedy nie dałam rady przyjść na program i powiedzieć, że bardzo tego żałuję, że byłam młoda i głupia. Także dziękuję.